Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować ustrój polityczny Republiki Włoskiej. Postaram się dokładnie scharakteryzować elementy związane z całym podziałem administracyjnym, ale też przedstawić wątek trójpodziału władzy. A zatem zaczynajmy od dokładniejszej charakterystyki czterech elementów, a mianowicie formy rządów, systemu politycznego, reżimu politycznego i struktury terytorialnej. Oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałem, Włochy to przykład republiki, gdzie obowiązuje system parlamentarno-gabinetowy. Oczywiście to kraj demokratyczny, no i pod kątem struktury terytorialnej jest przykładem kraju unitarnego. Tutaj warto pamiętać o takich elementach państwa zdecentralizowanego, czasami też nazywanego zregionalizowanym. Dlaczego? Za parę minut dokładnie wyjaśnię. Jeśli chodzi o konstytucję, to jest konstytucja, która weszła w życie 1 stycznia 1948 roku po wcześniejszym uchwaleniu w grudniu 1947 roku. Sama konstytucja składa się, ja tu wspominam, z około 150 artykułów, dokładnie tych artykułów jest, moi drodzy, 139. No i jeśli chodzi o ten wątek konstytucyjny, tutaj warto pamiętać, że uzupełnieniem konstytucji włoskiej są ustawy konstytucyjne, które rzeczywiście przyjmowane są w takim samym trybie jak poprawki do konstytucji. No i taka analogia do polskich warunków i większości konstytucji europejskich, no takie główne zasady ustrojowe to oczywiście to państwo demokratyczne, parlamentaryzm, decentralizacja władzy, o której już wspominałem, praworządność, no i oczywiście całe wątki związane z prawami i wolnościami jednostki, to w tym przypadku w konstytucji także odnajdziemy, szczególnie w części pierwszej, zatytułowanej Prawa i obowiązki obywateli. W takim razie, po takim wstępie, możemy przejść do struktury terytorialno-administracyjnej Republiki Włoskiej. No i po pierwsze, warto pamiętać, że Włochy składają się z 20 regionów i tutaj już mamy odpowiedź, dlaczego obowiązuje ta charakterystyczna nazwa kraj zregionalizowany. Spośród tych 25 to tak zwane regiony specjalne, wśród nich m.in. Sycylia, Sardynia czy na przykład Trydent Górna Adyga. Dodatkowo regiony dzielą się na prowincje, tych jest ponad 100, wśród nich 14 miast metropolitalnych. Warto pamiętać, że regiony same uchwalają swoje statuty, no i mają także silne uprawnienia zarówno ustawodawcze, jak i w tym przypadku wykonawcze. Jeśli chodzi o regiony, tutaj pozwolę sobie zacytować artykuł 114 Konstytucji Włoskiej. Cytuję. Republika składa się z gmin, prowincji, miast metropolitalnych, z regionów i z państwa. Gminy, prowincje, miasta metropolitalne i regiony stanowią jednostki autonomiczne z własnymi statutami, władzami i kompetencjami w myśl zasad ustalonych przez konstytucję. Koniec cytatu. Pewna analogia do polskich warunków. W Polsce na szczeblu wojewódzkim organem wykonawczym mamy wojewodę, natomiast we Włoszech takim urzędnikiem nadzorującym działania regionów i będącym takim łącznikiem z władzą centralną jest tak zwany przedstawiciel państwa do spraw autonomii regionalnej. Władzę ustawodawczą w tych regionach pełnią rady regionalne, wykonawczą natomiast komitety regionalne. No i tutaj robię takie podobieństwo do polskich warunków. W Polsce będą to oczywiście zarządy województwa i domykając oczywiście w bardzo skróconej wersji strukturę terytorialno-administracyjną, warto pamiętać, że kontrolę administracyjną pełnią regionalne trybunały administracyjne. Pamiętajmy, podział na regiony, te z kolei dzielą się na prowincje. No, pamiętajmy o tych miastach metropolitalnych, no i oczywiście o tych szczeblach niższej rangi, czyli gminach.
W takim razie możemy rozpocząć charakterystykę trójpodziału władzy. Na pierwszy rzut władza wykonawcza. Mamy tutaj oczywiście urząd prezydenta, mamy rząd, oczywiście z premierem na czele. Wiemy, że jego pozycja będzie najsilniejsza. Konstytucja, to bardzo istotne, definiuje nam prezydenta, uwaga, jako odrębną instytucję polityczną, głowę państwa. Przy okazji urzędu prezydenta, tutaj tak robię odniesienie do próbnych matur, właśnie było na jednej z próbnych matur odniesienie do porównania w tym przypadku sposobu wyboru prezydenta w Polsce i sposobu wyboru prezydenta we Włoszech, dlatego bardzo mocno uczulam na to, abyście zapamiętali, że prezydent we Włoszech wybierany jest na lat 7. I tutaj uwaga, nie mamy do czynienia z wyborami bezpośrednimi, tylko obowiązują wybory pośrednie, dlatego że wyboru prezydenta dokonuje tak zwane specjalne kolegium. W jego skład wchodzą członkowie Izby Deputowanych, członkowie Senatu, wchodzą też delegaci rad regionalnych. Co bardzo istotne, na podstawie artykułu 83 Konstytucji, uwaga, cytuję, wybór prezydenta Republiki odbywa się w głosowaniu tajnym większością 2/3 zgromadzenia. Uwaga, po trzecim głosowaniu wystarcza większość bezwzględna. Warto ten wątek zapamiętać. No i jeśli chodzi o sam wybór, tutaj kandydować może osoba, która ukończyła lat 50, jest obywatelem włoskim, no i możliwa jest jedna reelekcja, więc widać pewne podobieństwo, ale też jednocześnie różnice, zwłaszcza pod kątem wieku osoby, która może kandydować na urząd prezydenta. No i prezydentem obecnie jest Sergio Mattarella, który od, jeśli dobrze pamiętam, lutego 2022 roku już rozpoczął swoją drugą kadencję. Spośród ważniejszych uprawnień: głowa państwa, zarządza wybory, zwołuje pierwsze posiedzenie parlamentu, ma prawo weta ustawodawczego, oczywiście zatwierdza ustawy jako przedstawiciel władzy wykonawczej, decyduje o rozwiązaniu parlamentu, zarządza referendum, powołuje premiera oraz ministrów, no i oczywiście też pełni taką funkcję, jeśli chodzi o kwestie zagraniczne, czyli ratyfikuje traktaty międzynarodowe, ogłasza chociażby też stan wojny. Warto pamiętać, że prezydent mianuje też ważniejszych urzędników państwowych i tutaj między innymi reprezentantów władzy sądowniczej, czyli na przykład 5 spośród 15 sędziów Sądu Konstytucyjnego. Mianuje także tak zwanych 5 senatorów dożywotnich. O nich powiem troszkę więcej za chwilę. Ma też prawo rozwiązania rad regionalnych, no i na przykład, tak jak w Polsce, prawo łaski. Sprawuje także zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Co ważne, prezydent nie jest odpowiedzialny politycznie, czyli tutaj obowiązuje, pamiętamy, zasada kontrasygnaty, można wyłapać pewne podobieństwa z polskim systemem. Odpowiada jednak za zdradę stanu lub pogwałcenie konstytucji przed tak zwanym sądem konstytucyjnym, który oczywiście obraduje w takim specjalnym składzie i ten wniosek przedstawia oczywiście parlament, jeżeli taka potrzeba w tym przypadku istnieje. Odnośnie tych wszystkich najważniejszych kompetencji prezydenta, szerszej analizy się warto podać artykuł 87 Konstytucji, do którego oczywiście w tym przypadku warto zerknąć i do niego odsyłam. Artykuł 87 Konstytucji Republiki Włoskiej. Jeśli chodzi o władzę wykonawczą, kontynuując ten wątek, oczywiście o wiele, wiele ważniejszy, czyli mam tu na myśli premiera i Radę Ministrów. Premier powoływany jest przez prezydenta, po czym, no oczywiście na wniosek premiera, prezydent mianuje ministrów. Obecnie jest ich około 20, plus jest tak zwany szef rządu regionalnego Sycylii, no i ministrowie bez teki. Z tych takich ważniejszych uprawnień premiera kieruje taką, no wiadomo, całościową polityką rządu, przewodniczy posiedzeniom Rady Ministrów. Oczywiście jest także odpowiedzialny za realizację decyzji Rady Ministrów. Jeśli chodzi o elementy związane z rządem, tutaj dokładnie regulują to zapisy konstytucyjne, w tym przypadku w części drugiej Konstytucji Republiki Włoskiej, tytuł trzeci zatytułowany rząd, no i artykuły od 92 do artykułu w tym przypadku 100.
Jeśli chodzi o Radę Ministrów, warto pamiętać, że ona politycznie odpowiada przed parlamentem, no i taką specyfiką włoskiego systemu jest wymóg uzyskania wotum zaufania zarówno od Izby Deputowanych, jak i od Senatu w osobnych procedurach. Tutaj widać pewną różnicę w odniesieniu do polskiego systemu politycznego. Co ważne, uzyskanie wotum zaufania po raz pierwszy przed rozpoczęciem pracy Rady Ministrów nosi taką charakterystyczną nazwę inwestytury parlamentarnej. Zachęcam do zapamiętania tego hasła. Bardzo ważny termin. Inwestytura parlamentarna. No i na fotografii obecna pani premier, czyli pani Meloni, która sprawuje swój urząd od roku 2022. No to przechodzimy do drugiego elementu, trójpodział władzy, w tym przypadku władza ustawodawcza, tu już pójdzie chyba troszeczkę szybciej. No oczywiście parlament dwuizbowy, jest pewne podobieństwo do polskich warunków, składa się z Izby Niższej, czyli Izby Deputowanych, no i Izby Wyższej, czyli Senatu po prawej stronie. Można sobie zapamiętać, tak prezentuje się siedziba Senatu Włoskiego. Odnośnie samego sposobu wyboru. Czynne prawo wyborcze do Senatu przysługuje obywatelom od 25 roku życia, natomiast bierne od lat 40. Senat składa się z 315 wybieralnych senatorów i właśnie, o tym wcześniej wspominałem, 5 lub 6 senatorów dożywotnich. Ten wątek wcześniej się pojawił, gdy mówiłem o kompetencjach prezydenta. Głównie są to byli premierzy i prezydenci. No i tak jak właśnie wspominałem, są oni wybierani przez prezydenta za, uwaga, wybitne zasługi na polu społecznym, artystycznym, naukowym, czy na przykład literackim. Co ważne, tutaj taka ciekawostka, mandat senatora dożywotniego wykonuje były prezydent, m.in. Giorgio Napolitano. No i myślę, że warto też zapamiętać, że taką obecną przewodniczącą Senatu jest Maria Elisabetta Alberti Casellati, przedstawicielka Forze Italii, która stoi właśnie na czele w tym przypadku Senatu Włoskiego, czyli pamiętajmy Izby Wyższej. No to drugi człon władzy ustawodawczej, czyli w tym przypadku Izba Niższa, a zatem Izba Deputowanych. Mamy tutaj 630 przedstawicieli, którzy są wybierani na 5 lat, no, w wyborach powszechnych, system mieszany. No i tutaj warto zwrócić uwagę na ordynację z roku 2005, która wprowadziła tak naprawdę jeden okręg wyborczy, który obejmuje cały kraj. No i ten próg wyborczy dla jednej partii wynosi 4%, czyli widzimy mniej niż w Polsce mamy 5, dla koalicji 10%, w Polsce przypomnę mamy 8. Do Izby Deputowanych czynne prawo wyborcze to lat 18, natomiast bierne 25. No i całościowo, jeśli chodzi o parlament i jego kompetencje, no widać pewne analogie też do polskiego systemu. Uchwalanie ustaw oczywiście, prawo inicjatywy ustawodawczej. Co jeszcze? Na przykład upoważnienia prezydenta do ratyfikacji umów międzynarodowych, procedura odpowiedzialności ministrów przed parlamentem, udzielanie wotum zaufania Radzie Ministrów przez obie izby parlamentu, to ważne, rozpatrywanie sprawozdań z kontroli wykonywania budżetu, czy chociażby uprawnienia kontrolne stałych komisji parlamentarnych. Widać dużo podobieństw do polskiego systemu politycznego. W Konstytucji Włoskiej ten wątek dotyczący parlamentu znajduje się w części drugiej, tytuł pierwszy, parlament, no i dość długi rzeczywiście jest to tytuł, bo od artykułu 55 aż do artykułu 82 w Konstytucji Włoskiej znajdziemy odniesienia do władzy ustawodawczej. No i co bardzo istotne, parlamentarzyści reprezentują naród i nie wiążą ich żadne dyrektywy. Obie izby mają rzeczywiście podobną strukturę wewnętrzną, a ich członkom przysługuje immunitet. W obu izbach są prezydia, komitety, komisje. Widać duże podobieństwo do rzeczywiście polskiego systemu politycznego. No i obecnie przewodniczącym izby jest Roberto Fico z ruchu 5 Gwiazd. To też warto, myślę, zapamiętać. Kończąc wątek władzy ustawodawczej, zaglądamy do systemu
partyjnego, który jest przykładem systemu wielopartyjnego. No i ja tutaj w krótkiej analizie poddaję Wam udział poszczególnych partii, w tym przypadku w Izbie Niższej, czyli w Izbie Deputowanych. Jeśli chodzi o Izbę Deputowanych, mamy m.in. przedstawicieli Ruchu 5 Gwiazd, 103 miejsca. W tym przypadku jest to partia, która głosi hasła antykorupcyjne, ekologiczne, jest także eurosceptyczna, no i promuje demokrację bezpośrednią. Często jest określana jako partia populistyczna. Najliczniejszą reprezentację w Izbie Deputowanych ma Liga Północna, 131 przedstawicieli, która jest kojarzona z takimi hasłami federalizmu, też eurosceptycyzmu, narodowego katolicyzmu, ale też troszeczkę jako partia populistyczna. Trzecia siła to jest partia demokratyczna, 97 deputowanych, no i to jest już partia bardziej centrolewicowa, też określana jako partia socjaldemokratyczna. Czwarta, uczestnicząca w systemie rządzenia, bo widzimy, że to jest, o czym już wcześniej wspominałem, partia, która tworzy ten człon rządzący, a więc Forza Italia, 77 przedstawicieli. No i to jest partia, która została założona przez wieloletniego premiera Silvio Berlusconiego. No i tutaj oczywiście głównie takie hasła jak chrześcijańska demokracja, ale też konserwatywny liberalizm. I zwróćmy uwagę, na niebiesko świeci się tylko jedna z partii, czyli Bracia Włosi, 37 przedstawicieli, bo to jest partia opozycyjna. W tym przypadku główne założenia to konserwatyzm, też eurosceptycyzm, no i narodowy konserwatyzm. Warto zapamiętać system wielopartyjny, no i tutaj krótka reprezentacja w tym przypadku w Izbie Deputowanych. Na koniec ostatni element trójpodziału władzy, czyli władza sądownicza. Jeśli chodzi o władzę sądowniczą, władzy sądowniczej w Konstytucji poświęcony jest w tym przypadku dość obszerny wątek, bo z jednej strony w części drugiej Konstytucji, w tytule czwartym sądownictwo, znajdziemy wiele odniesień, ale też w tytule szóstym zatytułowanym gwarancje konstytucyjne. Tam między innymi będzie odniesienie do sądu konstytucyjnego. Jeśli chodzi o taki najważniejszy element dotyczący wymiaru sprawiedliwości, ja tutaj postaram sobie zacytować, pozwolę sobie zacytować z tytułu czwartego, artykuł 102. Funkcje sądownicze są wykonywane przez sądy powszechne, tworzone i regulowane na mocy postanowień dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości. Koniec cytatu. Warto pamiętać, że system sądów określany jest jako autonomiczny i niezawisły od jakiejkolwiek władzy. Dlatego tutaj ta reguła trójpodziału władzy jest bardzo wyraźnie w Konstytucji włoskiej zaznaczona. No jest dużo odniesień do tego, że sędziowie są niezawiśli, nieusuwalni, podlegają tylko ustawom, są powoływani na drodze konkursów, a o ich nominacji decyduje Najwyższa Rada Sądownictwa. Zgodnie z Konstytucją do systemu sądownictwa jest także wliczana prokuratura. No i tutaj jej urzędy funkcjonują przy każdym sądzie karnym. Prokuratorzy reprezentowani są także w Najwyższej Radzie Sądownictwa. Natomiast w zakresie prawa karnego i cywilnego orzekają m.in. sądy pierwszej, drugiej, trzeciej instancji. No tej trzeciej instancji to już jest sąd kasacyjny. Na zdjęciu także znajduje się siedziba sądu kasacyjnego. No jeśli chodzi o wątek administracyjny, to tu warto pamiętać, że orzecznictwo w zakresie prawa administracyjnego sprawują regionalne trybunały administracyjne, ale także Rada Stanu jako organ odwoławczy. Tak prezentuje się odniesienie do, w tym przypadku, władzy sądowniczej. Warto pamiętać charakterystyczny podział, jeśli chodzi o szczególnie kwestie dotyczące zasad, jakie funkcjonują w przypadku wymiaru sprawiedliwości w Republice Włoskiej. Ja tutaj jeszcze zrobił taki krótki cytat odnoszący się do tytułu 6 Konstytucji Włoskiej zatytułowanego Gwarancje konstytucyjne i w artykule 134 odczytam.
Cytuję: Sąd Konstytucyjny rozstrzyga w sprawach dotyczących zgodności z konstytucją ustaw i aktów z mocą ustawy państwa i regionów. W razie konfliktów kompetencyjnych między władzami państwa, między państwem a regionami i między regionami, w razie oskarżenia wniesionego przeciwko prezydentowi na podstawie postanowienia konstytucji. Koniec cytatu. I jeszcze artykuł 135. Sąd Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, uwaga, mianowanych w 1/3 przez prezydenta, w 1/3 przez parlament na wspólnym posiedzeniu i w 1/3 przez wyższe sądownictwo powszechne i administracyjne. Koniec cytatu. Także zwróćcie uwagę, że mamy 15 sędziów w Sądzie Konstytucyjnym i po 5 prezydent, po 5 parlament i 5 nominowanych przez wyższe sądownictwo powszechne i administracyjne. Tak prezentuje się całościowo cały ustrój polityczny Republiki Włoskiej. Ja w tym miejscu chciałem jeszcze wrócić na początek tej krótkiej charakterystyki i bardzo mocno uczulić Was na wątek podsumowujący. Forma rządów? Republika Włoska. System polityczny? Udowodniliśmy. Parlamentarno-gabinetowy. Oczywiście pod kątem reżimu to kraj demokratyczny, no i udowodniliśmy także, że struktura terytorialna to przykład kraju unitarnego, zdecentralizowanego, ale chyba taka poprawniejsza nazwa to będzie jednak kraj zregionalizowany. Zregionalizowany. Warto o tym podziale pamiętać. Za dzisiaj pięknie dziękuję. Oczywiście, jeśli są jakieś propozycje od Was, jaki system polityczny poddać szerszej analizie, warto w komentarzu od siebie dorzucić. Za dzisiaj dzięki. Do zobaczenia niedługo.